Cześć, witam Was bardzo serdecznie z gorącej i przepięknej Hiszpanii. Ale na ten odcinek przyjdzie jeszcze czas. Teraz chciałbym Was jeszcze zaprosić, zachęcić do oglądania odcinków z trasy do Kordoby. A w tym odcinku myślę, że dosyć takie pomocne się okażą jakieś podpowiedzi, jak się zachowywać na zwężkach, co możecie zauważyć na tych zwężkach i ogólnie troszkę informacji o robotach drogowych. Myślę, że takie informacje też się mogą Wam przydać. Pamiętam, jak ja zaczynałem, jedną z takich rzeczy, które stresowały mnie, które troszkę się też tak obawiałem, to oczywiście poza cofaniem pod rampę i różnego typu dokumentów i tak dalej, to właśnie była taka nie wiadomo, jak ja przez tą zwężkę przejadę. Także zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki z trasy do Kordoby. A kolejna trasa zapowiada się bardzo też interesująco, bardzo malownicza, wzdłuż Lazurowego Wybrzeża, ale to troszkę później. Zapraszam do oglądania kanału. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym dniu i w kolejnym odcinku z trasy do Kordoby. Kto nie oglądał pierwszej części, zachęcam. Znajduję się w Czechach, można powiedzieć tak troszkę za Pragą, między Pragą a Pilznem. Stoję na Orlenie. 4:00. Zaraz będę ruszał. Idę obejrzeć auto. Wszystko w porządku. Ale to wszystko zawalone. Wszystko zawalone. Wszystko ok. Do celu zostało mi 2610 km. Zobaczymy, jak to się poukłada, ale woli dojedziemy. No i tak, kolega tutaj stoi. Idę się zapytać, on tutaj jeszcze ile będzie tutaj stał, kurczę, 50 minut. Najwyżej poczekam jeszcze na niego. Oj Boże. Wszystko zawalone. Akurat tak stanął. Kolego, ile stoisz jeszcze? 9 minut. Dobra, to poczekam najwyżej. No ja podjadę kawałek jak mogę. Tak, jak możesz, to podjedziesz, bo ja bym chciał wyjechać. Dobra. Dobra, dzięki. Ja tam 10 minut bym poczekał, nie byłoby problemu. Sam nieraz tak stoję. Wiadomo jak jest z tymi miejscami. Dobra. 147 km mam do granicy niemieckiej.
Do Francji mam 666, a do Hiszpanii mam 1544. Tak to wygląda, proszę Państwa. Chodzi o odległości. Kilometrów do granicy francuskiej. No myślę, że dzisiaj granicy francuskiej raczej nie będę przekraczał, bo tak tam zbytnio nie ma gdzie stanąć. Poczekaj kolega, poczekaj, ja sobie przyjadę, a ja sobie będę zaraz manewrował. Myślę, że do Francji dzisiaj nie wjadę. Tam nie ma gdzie stać za tą granicą. Kojarzę, jest taki dzikus wielki na granicy, ale tam nie ma co tam się pchać. Niezbyt fajny parking. Także stanę sobie gdzieś na parkingu jeszcze niemieckim. Gdzieś na parkingu w Niemczech. Poza tym tak. Dzisiaj nie planuję jechać na 10 godzin, tylko pojadę na 9. Jadę na 9 godzin z tego względu, że i planuję jeszcze jedną dziewiątkę zrobić, tak, na 9 godzin i planuję jeszcze jedną dziewiątkę dzisiaj zrobić z tego względu, że już wam mówię, do Lyonu mam 1050 kilometrów jakoś tak. Chciałbym ten Lyon przeskoczyć sobie w takich rozsądnych godzinach porannych, czyli bardzo wczesnych porannych, zanim się tam jeszcze zacznie korkować. Czyli tak, pojadę 9 godzin jazdy, no nie całe też, bo wiadomo, że nie będę na styk jechał, ale tak zaokrąglając, 9 godzin jazdy, godzina krótkiej pauzy, to jest 10 godzin, czyli gdzieś około 14 stanę na pauzę. Około 14. I tak powoli będę przechodził na nocną zmianę, bo jak stanę o 14, zrobię 9 godzin pauzy, no to będzie godzina 11, czyli o 23. O 23. No i do Lyonu będę miał około, no w zależności jeszcze ile przejadę dzisiaj, zobaczymy ile mi się tutaj uda. No mam nadzieję, że te 600 km to minimum dzisiaj zrobię, ale jak o 11, o 23 bym sobie ruszył, to byłbym w Lyonie czwarta, piąta rano, jeszcze może bym jakąś pauzę robił po drodze, nie wiem, czy bym tam przejechał ten Lyon w pierwszych 4 godzinach. Tak czy inaczej, tak by mi pasowało właśnie. 1500
1500 km mam do Hiszpanii, to jest tak jak mówiłem wcześniej, jakoś tak. Czyli do Hiszpanii wjadę w piątek, też bardzo wczesnym rankiem. No, tak mniej więcej mam plan. Teraz zrobię 9, ale już następną pauzę zrobię sobie 11. Tak jeszcze będę kalkulował, żeby tą Barcelonę jakoś w miarę w dobrych godzinach przejechać. Ale to zobaczymy, jak się dzisiaj też dzień ułoży, bo tu nie ma co tak planować aż do przodu. A, powiem szczerze, że mam dosyć stania w korkach. Wczoraj odstałem, ja tam powiedziałem wieczorem, że półtora godziny, ale to tam dwie godziny to było bite. Dwie godziny to na pewno straciłem w tych korkach. No ale dobra. Jest jak jest. Jedziemy dalej. Dzisiaj wam troszkę opowiem o zwężkach w Niemczech, ale nie tylko w Niemczech. No wiadomo, zwężki są wszędzie. Roboty drogowe we wszystkich krajach się odbywają, także opowiem wam, na co zwracać uwagę i co możecie zaobserwować. Ale na razie jedziemy. Ciemno jest, nie ma co tam teraz nagrywać, bo tak i tak nie będzie widać. I dojeżdżam właśnie do granicy niemieckiej w Rozwadowie. Rozpoczęcie trzeba zrobić na granicy. 5:52. O 4:00 ruszyłem. No, niecałe 2 godzinki. Niecałe 2 godzinki mi zajęło tutaj dojazd do granicy. Nie jedzie, zrobimy rozpoczęcie. Niemcy. Muszę jeszcze na chwilę gdzieś stanąć. Tego boksa czeskiego schować. Nie lubię tutaj mieć nawalone na tych szybach. Zawsze sobie chowam to urządzenie. Ale jeszcze ma zasięg, widzę. No i daleko nie ujechałem. Niedaleko jest parking. No niedaleko, no kawałek jest do tego parkingu. 4 km mi pokazuje. Także chyba 4 km korka jest. A na tym parkingu robią kontrolę. I to chyba tak się wzięli porządnie za te kontrole, bo czytałem wczoraj na 40 ton, że gdzieś tutaj właśnie złapali na granicy czesko-niemieckiej turecki zestaw i 23 imigrantów znaleźli w chłodni.
Także całkiem świeża sprawa, no i przez takie coś właśnie, jak widać, dzieje się to, co się dzieje. No i krótka pauza. Robię właśnie sobie śniadanko. Dobrze się jechało, nie było żadnych problemów. Troszkę mnie tutaj Norberga zatrzymała. Przed zwężką był korek. Dużo tam nie straciłem. Także nie ma problemu. Siadanko, jajecznica. Coś trzeba zjeść. I pół dnia weszki za sobą. Coś zjem i ruszam dalej. Ok, śniadanie zjedzone. Równa godzina pauzy. Można jechać. 2300 km mi zostało do celu. Teraz przez te 4,20 przez te pół dniówki udało mi się 310 km przejechać. Troszkę mnie tam korek złapał w Norberdze. W Niemczech standardowo. Zwężenia drogowe to zjawisko powszechne w każdym kraju, gdzie niestety roboty drogowe są nieuniknione. Mimo wszystko uważam, że Niemcy szczególnie wyróżniają się pod tym względem na tle innych krajów europejskich. Według informacji ADAC tylko na autostradach obecnie przeprowadzone są prace w 720 miejscach, co skutkuje zwężeniem do jednego lub dwóch pasów ruchu. A niektóre odcinki są całkowicie zamknięte przez dłuższy czas. Wielka liczba remontów mostów i wiaduktów prowadzi do zwężeń dróg, co z kolei często skutkuje kilkukilometrowymi korkami. Jednak nie będę narzekał na korki, wolałbym raczej coś spróbować Wam opowiedzieć, podpowiedzieć więcej o tak zwanych zwężkach. Przejazd przez zwężkę dla doświadczonego kierowcy nie jest niczym nadzwyczajnym, ale dla początkujących kierowców ciężarówek może to być początkowo stresujące doświadczenie. I tak na początku może takie podstawowe rzeczy. Typowo na autostradach w większości krajów europejskich szerokość pasa ruchu wynosi od 3,5 do 3,75 metra. Choć w niektórych sytuacjach szerokość ta może być mniejsza lub większa, w zależności od specyfiki drogi. Na przykład na terenach górzystych ta szerokość może być nieco zmniejszona. Wymiary pasów ruchu podczas robót drogowych mogą być różne w zależności od specyfiki wykonywanych prac. Podczas robót drogowych ogólnie szerokość pasów ruchu minimalnie wynosi 3 metry dla aut ciężarowych i 2,55 metra dla aut osobowych. Ale chciałbym zaznaczyć, że te wymiary są ogólne i mogą się różnić w zależności od charakteru przeprowadzanych prac. Na przykład na większości niemieckich zwężek szerokość pasa dla aut osobowych wynosi 2,10 m. Oczywiście szerokość pasów ma również związek z maksymalną prędkością, z jaką można się po nich poruszać. W większości przypadków wynosi ona 80 km na godzinę, choć zdarzają się zwężenia z ograniczeniem prędkości do 100 lub 60 lub nawet 40 km na godzinę. Na europejskich drogach w większości przypadków na zwężeniach obowiązuje zakaz wyprzedzania dla aut ciężarowych. Choć są wyjątki, jak na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie pasy ruchu są ogólnie
szersze. I tak, szerokość samochodu ciężarowego zwykle nie powinna przekraczać 2,55 metra. Jednak w przypadku pojazdów z izotermą lub chłodnią, gdzie grubość tych ścian jest no grubsza, tam wynosi chyba co najmniej 40 albo 45 mm, dokładnie teraz nie pamiętam, w takim przypadku dopuszczalna szerokość zwiększa się do dopuszczalnej 2,6 metra. Biorąc pod uwagę szerokości pasów ruchu na zwężeniach oraz aut ciężarowych, z prawej strony wzdłuż linii betonowe bloczki, a z lewej strony wyprzedzające auto osobowe, miejsce na jakiekolwiek większe manewry jest bardzo ograniczone. Dlatego no, trzeba być bardziej ostrożnym, przejeżdżając przez zwężenia. Ale nie tylko na wąskie pasy ruchu należy zachować ostrożność. To są też przełamania, które najczęściej występują, gdy przejeżdżamy przez pas oddzielający przeciwległe pasy ruchu. Przejeżdżając przez takie przełamanie, trzeba pamiętać o dostosowaniu odpowiedniej prędkości, nie tylko ze względu na ryzyko uszkodzenia ładunku, ale również pojazdu. Jak duże jest to przełamanie, można zaobserwować, obserwując jadące przed nami auta. Wtedy doskonale widać, jak bardzo to przełamanie jest duże i jak bardzo trzeba tą prędkość jednak ograniczyć. Bo też trzeba uważać, jaki ładunek mamy i na takim przełamaniu można sobie zrobić problem, gdy jednak ta prędkość będzie zbyt duża. Przejeżdżając przez wężkę możecie, może nie często, ale możecie zauważyć nieraz, że jadący przed wami zestaw nie trzyma się swojego pasa, tylko jakby wyjeżdża poza swój pas, tym samym zajeżdżając drogę osobówką. Może być to spowodowane niepewnością kierowcy lub też jego zmęczeniem i tym samym brakiem koncentracji na drodze. Oczywiście takie zachowanie może też być spowodowane innymi rzeczami, jak na przykład korzystanie z telefonu, chociaż no, jestem zdania, że takie zachowanie na zwęsce no, raczej skrajnie jest nieodpowiedzialne. Oczywiście zajeżdżając innym pojazdom drogę na zwężkach też nie jest bezpieczne, ale takim zachowaniem kierowcy próbują jakby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia swojego pojazdu, chociażby przez możliwe przetarcia o betony. Oczywiście asy zdarzają się. Raz byłem świadkiem, jak Litwin, chcąc wyprzedzić inny zestaw na zwęzce, no skasował sobie prawe lusterko, zahaczając o naczepę. Bardzo szybko zrezygnował z tego manewru, także tak to wyglądało. Przejazd przez zwężkę nie jest wielkim wyzwaniem tak naprawdę, choć dla kogoś, kto pierwszy raz będzie przez nią przejeżdżał, może wydawać się to trudne. Po prostu nie szarżować, trzeba być skoncentrowanym. Pierwsza, druga, trzecia zwężka, później to już po prostu leci. No i jestem na wysokości Karlsruhe. Troszkę pogoda się popsuła. Jak to w Niemczech zwykle bywa, koreczek musi być. Tutaj jakiś wypadek jest. No i dniówka powoli zleciała. 14 minut mi zostało do 9 godziny jazdy. Jak wspomniałem wcześniej, na początku 9 godzin dzisiaj jazdy, więcej nie będę jechał. Nie
więcej nie będę jechał, bo wolę sobie tą 10 godzinę jazdy jutro pojechać. Jutro sobie 10 zrobię. I tak, 9 godzin pauzy. Jeszcze jedną 9 teraz zrobię. Jest godzina 13:55, czyli plus minus do 23 sobie ruszę. No i w nocy dojadę do Francji. Do Francji mam tutaj stąd, nie wiem, 40 km chyba niecałe. A jadę właśnie na Autohofa, bo tutaj niestety, ale nie ma żadnej stacji przed Francją, przed granicą francuską. Była wcześniej stacja benzynowa 30 km jako stąd, ale no, jeszcze chciałem troszkę pociągnąć, dlatego też 30 km więcej. Także na Autohofa sobie zjadę, cisza, bezpiecznie będzie, chociaż zobaczymy, o co tutaj chodzi na tym Autohofie. Jeszcze tutaj nigdy nie stałem. Był tam jeszcze jakiś dzikus za 5 km, też do niego bym dojechał, ale to jest taki dzikus, taka zatoczka. A na tych zatoczkach to kurczę, tam wchodzą 6-7 ciężarówek i nieraz tak bywa, że tam też w ogóle miejsca nie ma. Działa to czy nie działa? Działa. Pójdziemy zaraz do kasy. Pójdziemy do kasy zaraz się zapytać, o co tam chodzi z tą płatnością. Gdzie tu sobie stanąć teraz? Gdzie, żeby było jasno, jakaś lampa. Najlepiej. Wszędzie. Dobra, tam sobie z przodu stanę. Do wyjazdu. Dobra, z przodu trzeba mu tu miejsce zostawić. On pewnie będzie wyjeżdżał, widzę, że pauzę robi. 13:55. Zakończenie pracy. Start na godzinę 23. I tak podsumowując dzień, 655 km przejechałem. Troszkę lepiej niż wczoraj. Wczoraj 488, dzisiaj 651. W 8 godzin 41 minut.
tak to wygląda. Ogólnie droga była spoko, w Nurberdze troszkę mnie tam złapało, złapał mnie korek i tutaj na wysokości Karlsruhe był wyższał, jakaś tam śmieciarka miała wyższał opony, no i tam ze 2-3 km było korka, ale ogólnie droga była spoko, dobrze się jechało. Także tak, idę na stację zapłacić za parking, wykąpię się, trzeba coś pospać i dzisiaj o 23:00, może 23:30, zobaczę jak się obudzę. Start. Zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.